Dzień dobry. Dziś gościem serwisu erawa.pl jest burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, pan Piotr Irla. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Rawa otrzymała już dwie nagrody za przeprowadzenie rewitalizacji historycznego centrum miasta. Czuje pan dumę z tego powodu? Tak, oczywiście. Bardzo dumę czuję z tego powodu. Miałem taką przyjemność 27 września uczestniczyć w finale. Odbyło się spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. 27 konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. I właśnie tego 27 września było mi bardzo przyjemnie, gdy w kategorii rewitalizacja roku Rawa Mazowiecka dostała wyróżnienie. Pierwsze miejsce zajęła Bydgoszcz, za Bydgoszczą Rawa Mazowiecka, małe miasteczko na Mazowszu. Więc było bardzo przyjemnie. Ale to nie jedyna nagroda. Na razie opublikowane zostały wyniki konkursu. To tym razem konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Urbanistyczne. I tutaj Rawa Mazowiecka uzyskała pierwszą nagrodę. Więc tym bardziej się cieszę, bo oczywiście nie można umniejszać fachowości zarówno komisji pierwszego konkursu, jak i drugiego. W tym przypadku mam na myśli Polskie Towarzystwo Urbanistyczne. Tutaj oceniali urbaniści, fachowcy. Czym rawska rewitalizacja się wyróżniła na tle innych zadań? Czym się wyróżniła? No przede wszystkim myślę, że jest wyjątkowa. Tę przestrzeń zagospodarowaliśmy moim zdaniem optymalnie i to w ocenach wszystkich tych, którzy w Rawie się pojawiają, bo pojawiały się zarówno przy pierwszym konkursie, jak i drugim. Pojawili się tutaj jurorzy, oglądali tę przestrzeń i oceniali. Więc byli zachwyceni Rawą Mazowiecką. Najistotniejsze to jest to, że uporządkowaliśmy tę przestrzeń, zachowując bardzo dużo roślinności. I to należy to podkreślić. Pojawiły się nowe nasadzenia, nowe krzewy, nowe kwiaty, trawniki, więc w ramach tej rewitalizacji zachowaliśmy to status quo, mimo że część mieszkańców używa takiego sformułowania betonoza, to tak naprawdę jeśli zbilansujemy to, co było przed rewitalizacją, a po rewitalizacji, to mamy na plus. A co w dłuższej perspektywie zmiany wprowadzone w centrum oznaczają dla miasta i mieszkańców? No, uzyskaliśmy taką przestrzeń, uzyskaliśmy reprezentacyjne miejsce w Rawie Mazowieckiej. Każde miasto powinno mieć taki element, centrum miasta, wizytówkę, gdzie możemy zabrać przyjaciół, przyjść na spacer i ci nasi znajomi odjadą z takim poczuciem, że byli w miejscu naprawdę, naprawdę fajnym. Musimy natomiast jeszcze zadbać o to, żeby to centrum żyło, żeby te zakłady usługowe, żeby te sklepiki, które funkcjonują tutaj w tym centrum, rozwijały się, żeby się pojawiały nowe zakłady usługowe czy punkty usługowe. Najchętniej widziałbym tu jakieś dodatkowe jeszcze punkty gastronomiczne. No i oczywiście ze strony miasta prowadzimy różnego rodzaju działania. Kończymy rok w tej chwili, ale jak Państwo przypomnicie sobie wszyscy, ta oferta rekreacyjna, artystyczna w tym centrum miasta była dość szeroka. Praktycznie co tydzień coś się działo, więc takimi działaniami będziemy zachęcać i wszystkich mieszkańców i przyjezdnych do tego, aby to centrum było odwiedzane, żeby to centrum żyło. Ma pan nadzieję na to, że właśnie to centrum poprawi społeczny aspekt miasta, solidaryzuje mieszkańców? Tak, ja tylko nadzieję mam. Mam przekonanie, że tak będzie. Natomiast do wszystkiego wymagany jest czas jednak. Jak to zawsze bywa wśród mieszkańców właśnie
można usłyszeć na temat rewitalizacji głosy pochwały, ale i głosy krytyczne. Te odnoszą się do zmiany organizacji ruchu. A jak panu się jeździ po Rawie Mazowieckiej? Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i przyznaję, że zrewitalizowane centrum miasta, czy ograniczone, likwidacja, nawet nie ograniczenie, tylko likwidacja tej drogi, która przecinała oba place, łącząc północną część miasta z częścią południową, w jakiś sposób zachwiała równowagę w komunikacji po mieście. Ulica Kolejowa, ulica Aleja Konstytucji 3 Maja, czy inne uliczki wzięły na siebie ten ruch i momentami, szczególnie przed 8 czy po godzinie 15, trochę się to kolkuje. Natomiast każdy z nas, jak porusza się po Rawie, ja też poruszam się po Rawie samochodem, więc te korki to są kilkuminutowe. Jest to wszystko do zaakceptowania. Natomiast musimy jako miasto we współzespół z innymi zarządcami dróg próbować rozwiązać te problemy. Takimi problemami do rozwiązania to jest udrożnienie ruchu chociażby na skrzyżowaniu ulicy Reymonta z Aleją Konstytucji 3 Maja czy Targową. Tu już projektujemy przebudowę ulicy Reymonta z sygnalizacją świetlną. Rozmawiamy ze starostą, rozmawiamy również z zarządem województwa łódzkiego o udrożnieniu ruchu na skrzyżowaniu ulicy Targowej z ulicą Zamkowa Wola. Tam jest droga wojewódzka i podobna sytuacja jest skrzyżowanie Zamkowa Wola, ulica Zamkowa Wola z ulicą Opoczyńską i Aleksandrówka. W tych dwóch lokalizacjach konieczne jest wybudowanie dwóch rond, które ten problem rozwiążą. Oczywiście w planie zagospodarowania przestrzennego też mamy zapisane inne przebiegi dróg, które musimy wykonać. Natomiast tak jak powiedziałem, to wszystko wymaga czasu i konsekwencji.